were about to see ourselves in a whole new light. There we were, the human race, just we are hanging back so, so very small, aren't we? W 1977 roku Stany Zjednoczone wystrzeliły w powietrze pojazd kosmiczny o nazwie Voyager. Jako pierwsza sonda kosmiczna wystrzelona poza system słoneczny i pierwszy uczyniony ręką człowieka obiekt, który dotarł tak daleko od Ziemi, Voyager był czymś wyjątkowym, stanowił jedno z największych osiągnięć ludzkości. Ale jego sława nie przeminęła, gdyż ta zwyczajna maszyna dostarczyła nam bezcenny dar. Historia jest bardzo intrygująca, ponieważ Voyager został zaprojektowany, aby wyruszyć w bezpowrotną, fotoreportażową wędrówkę do zewnętrznych krańców naszego systemu słonecznego, a także poza jego granice, w przestrzeń międzygwiezdną. W czasie podróży z prędkością 225 tysięcy km na godzinę, Voyager po 13 latach znalazł się 6 miliardów kilometrów od Ziemi. Był rok 1990. A ludzkość znalazła się u progu historycznego momentu, w którym miała zobaczyć siebie w nowym świetle. Na prośbę Carla Sagana, który był znanym astronomem w tamtym czasie, NASA wysłała do Voyagera polecenie, aby zawrócił i wykonał jeszcze jedną serię zdjęć przed dalszą podróżą daleko od naszego świata. Sonda wykonała 60 fotografii o wysokiej rozdzielczości. Oczywiście nie mieliśmy pojęcia, jakie obrazy uchwycił Voyager. Ale jedno z nich było tak szczególne, że całkowicie zaparło nam dech w piersiach. To oszałamiające zdjęcie zostało zatytułowane Błękitna kropka. Przedstawiało naszą małą planetę, Ziemię. Tam właśnie byliśmy, cała ludzkość, zawieszona w ogromnej przestrzeni jak zwykła kropka na końcu zdania. Taka malutka, prawie niezauważalna. Sagan bardzo dobrze oddał naszą małość, opisując Ziemię w następujący sposób. Drobinka kurzu zawieszona w promieniach słonecznych. Komentując zdjęcie w poczuciu naszej znikomości, napisał: Nasza planeta to samotny pyłek pośród nieprzeniknionej, wszechogarniającej kosmicznej ciemności. W całym tym mroku i bezmiarze nie ma żadnej wskazówki, że skądkolwiek nadejdzie pomoc, która ocali świat przed nami samymi. Jesteśmy tak bardzo, bardzo mali, prawda? A jednocześnie zadziwiające jest to, że mamy tak wielkie znaczenie w oczach naszego Stwórcy. Kontemplując ogrom przestrzeni i bezkres wszechświata, starożytny król Dawid modlił się. Czymże przy tym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym jest syn człowieczy, że go masz w opiece? Biblia daje prostą i krótką, ale jednocześnie głęboką odpowiedź na to pytanie. Ludzie są dla Stwórcy niezwykle istotni, ponieważ Bóg nas kocha. Za pośrednictwem starożytnych proroków objawiono nam, że Bóg zna każdego z nas po imieniu. On doskonale zdaje sobie sprawę z naszych problemów i jest całkowicie oddany każdej osobie z tą przejmującą czułością, jaką matka przejawia wobec swojego dziecka. Codziennie rano, kiedy się budzisz, Jego oczy spoczywają na Twojej twarzy. Gdy Twoje usta układają się w pierwszy blady uśmiech, Jego serce skacze z radości. Gdy z Twoich oczu płyną łzy, On zauważa to i odczuwa Twój ból. Cierpienie, spowodowane złymi wyborami człowieka, sprawia, że pęka mu serce. Oto chyba najbardziej istotny punkt, w którym jedyny prawdziwy Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie, odróżnia się od naszego popularnego, zniekształconego obrazu Boga. Zarówno Platon, jak i Arystoteles przedstawiają go jako rodzaj absolutnej istoty, zupełnie innej i tak transcendentnej, że musi on być pozbawiony jakichkolwiek emocji względem innych. Skoro Bóg jest doskonały, nie może doświadczać żadnych wewnętrznych zmian w obrębie swojej osoby, w postaci odruchu emocjonalnego.
Pod wpływem myśli greckiej chrześcijaństwo zachodnie zaczęło charakteryzować Boga słowem nieczuły, co oznacza po prostu pozbawiony współczucia i wszelkich uczuć. Nigdy nie zapomnę dnia, gdy trzymałem w ramionach mojego nowonarodzonego syna. Był taki malutki, a jednak w mojej ocenie tak wielki. Trzymając go na rękach, wiedziałem, że kocham go ponad wszystko. W momencie, gdy pojawił się na świecie, poczułem, że jego wartość przewyższyła moją wartość. I wiedziałem, że umarłbym za niego, gdybym musiał. W ten sam sposób Bóg myśli o tobie i o mnie. W chwili, gdy stworzył ludzkość, wiedział, że kocha nas i ceni bardziej niż swoje życie. I że jeśli wybierzemy egoizm zamiast miłości, odda własne życie, aby przyprowadzić nas z powrotem do Niego. Jego życie za nasze. Voyager pokazał nam błękitną kropkę, ale ofiara Chrystusa na krzyżu przyniosła ciemnoczerwony dowód zdumiewającej Bożej miłości wobec nas.